Wszechstronne odnowione wnętrza czekają na czytelników. Gminna Biblioteka Publiczna w Haszlachu została oficjalnie otwarta 10 września. O tej inwestycji już myślałem w 2015 roku. Wtedy rozmawiałem z panią dyrektor, żeby spróbować pozyskać środki zewnętrzne na generalną przebudowę i remont tego obiektu. W 2017 roku ta inwestycja wystartowała i trwała do dnia w zasadzie dzisiejszego, ponieważ ten budynek jest jeszcze wyposażany w sprzęt, w meble. Na tą inwestycję udało się pozyskać ponad 3,5 miliona złotych. Bez tych środków ta inwestycja nie miałaby szans powodzenia. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia budynku jest 1450 metrów. Jest to budynek trzykondygnacyjny, jest parter, gdzie jest sala widowiskowa duża, jest mniejsza sala na różne spotkania. Jest, na pierwszym piętrze znajduje się biblioteka, posiada salę multimedialną, wypożyczalnię, serwerownię, wyposażona jest w windę. Biblioteka na dzień dzisiejszy ma około 300 czytelników, około 11 tysięcy książek. To jest taka biblioteka, na którą czekaliśmy, o której marzyliśmy, żeby faktycznie była. W uroczystym otwarciu udział wzięli samorządowcy, bibliotekarze oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęło się od przecięcia wstęgi oraz wspólnej modlitwy. Było również okazją do wyróżnienia srebrną odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego Janiny Herzyk, dyrektor biblioteki w Brennej, oraz Danuty Łysek, dyrektor Haszlaskiej Biblioteki. Tego dnia odbyła się również konferencja Kreatywna Biblioteka – Innowacje źródłem postępu w bibliotekach. O przeplataniu się tradycji z nowoczesnością w gminie Haszlach mówił m.in. w tej części spotkania włodarz gminy. Zmieniło się centrum Haszlacha. Centrum w ogóle zostało poddane generalnej rewitalizacji. Centrum Kończyc Wielkich również się zmieniło. Powstał dom sportowca, powstała ścieżka zdrowia hrabiny. Teraz powstało boisko wielofunkcyjne. W Pogwizdowie w wyniku podjętych działań przyjęliśmy dom macierzy, na który to pozyskaliśmy środki zewnętrzne, żeby go wyremontować, przebudować. W sołectwie Rudnik również następuje przebudowa remizy, tak żeby ten obiekt spełniał najwyższe standardy. W Zamarskach trwają prace związane z rozbudową parku. Przebudowaliśmy cały ciąg drogowy w centrum Zamarsk, więc tutaj tych prac, ten front prac jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.